Warszawa broniła się do ostatka. Niemcom nie udało się zdobyć miasta szturmem. Dopiero brak wody, żywności i amunicji skłonił obrońców do kapitulacji. 28 września 1939 roku dobiegła końca obrona Warszawy. Po półtoradniowych pertraktacjach prowadzonych przez polską delegację, której dowodził generał Tadeusz Kutrzeba, i przedstawicieli strony niemieckiej z dowódcą 8 Armii generałem Johannesem Blaskowicem ustalono warunki kapitulacji. Wojna w Polsce dogasała. 29 września 94 tysiące żołnierzy obrońców Warszawy rozpoczęło wymarsz z miasta, gdzie wkrótce wkroczyły oddziały niemieckie. 2 października poddała się ostatnia reduta, Hel. Wkrótce skapitulował ostatni regularny oddział Wojska Polskiego, Grupa Operacyjna Polesie generała Kleberga. W tej wojnie z Wehrmachtem i Armią Czerwoną zginęło 70 tysięcy żołnierzy polskich, 130 tysięcy odniosło rany. Do niewoli niemieckiej dostało się 420 tysięcy żołnierzy. Armia Czerwona wzięła do niewoli 220-230 tysięcy jeńców. Straty wrogów są trudne do oszacowania. Niemcy stracili prawdopodobnie w czasie kampanii wrześniowej 10 tysięcy zabitych i 35 tysięcy rannych. Armia Czerwona 700 zabitych i 1800 rannych. Polska rozdarta między dwóch wrogów zniknęła z mapy. Hitler wiedział, że alianci zachodni gotują się do wojny, choć nie wykazywali nadmiernej ochoty do walki. Zdecydowany był skierować swoje armie jak najszybciej, już w listopadzie 1939 roku na Belgię i Francję, aby uniemożliwić państwom zachodnim przygotowanie obrony i przejście do ofensywy. Na wschodzie Hitler pozostawił Stalinowi wolną rękę w sprawie rejonów, co do których Związek Radziecki zgłaszał pretensje. Tajny protokół do układu o granicach i przyjaźni, zawartego 29 września w Moskwie, określił przebieg granicy radziecko-niemieckiej wzdłuż Pisy, Narwi, Bugu i Sanu. Po obydwu stronach granicy proklamowanej przez zaborców rozpoczął się terror. Zarówno Niemcy, jak i Rosjanie byli doskonale przygotowani do pacyfikacji. Już 19 października zachodnie ziemie polskie zostały wcielone do Rzeszy, a z pozostałych ziem utworzono 26 października Generalne Gubernatorstwo. Gubernatorem został Hans Frank. Bardzo szybko przystąpił do realizacji polityki zmierzającej do uczynienia z Generalnej Guberni kraju pomocniczego dla Rzeszy, a więc miejsca niewolniczej siły roboczej i wydobywania surowców. Natychmiast zamknięto wszystkie szkoły średnie. 6 listopada aresztowano 183 pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Górniczo-Hutniczej i wywieziono ich do obozów koncentracyjnych. Polskę obejmował terror, straszliwy, doskonale zorganizowany, przed którym nikt nie mógł uciec. Października 1940 roku Hitler w rozmowie z Hansem Frankiem powiedział: mieszkańcy Generalnej Guberni nie są tak wykwalifikowanymi robotnikami jak nasi niemieccy rodacy i wcale takimi nie muszą być.
Generalna gubernia jest naszym rezerwuarem siły roboczej do prac niewykwalifikowanych. Cegielnie, budowa dróg i tak dalej. Dla Polaka musi istnieć tylko jeden pan i jest nim Niemiec. Dwóch panów obok siebie nie może być. I dlatego wszyscy przedstawiciele polskiej inteligencji muszą być wytępieni. Brzmi to okrutnie, ale takie jest prawo życia. Wcześniej, 27 marca 1940 roku, Himmler zarządził budowę obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. 14 czerwca dowieziono tam pierwszy transport 728 młodych mężczyzn. Dwa miesiące później dostarczono 1100 mężczyzn złapanych w obławie ulicznej. Po drugiej stronie nowej granicy podobną politykę realizował Związek Radziecki. Ale kroniki filmowe z tamtego okresu pokazywały, z jaką radością ludność, jak to nazywano, zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi, witała wojska sowieckie. Proszę posłuchać komentarza. Z więzień wyszli komuniści. Zanim wkroczyła Czerwona Armia, robotnicze drużyny ustanawiały robotniczą władzę. Już nie armaty grały na ulicach oswobodzonych miast Drohobycza, Czernopola, Lwowa. Spotykali się bracia krwi, bracia ziemi. Dla wielu po raz pierwszy odsłaniał się głęboki historyczny sens życia w kraju rad, w kraju Wielkiego Października. Za tą propagandową rzeczywistością kryła się inna. 22 października na polskich ziemiach zagarniętych przez Związek Radziecki zostały przeprowadzone wybory do zgromadzeń ludowych. Proszę posłuchać. Deputaty ukraińskich narodnych zborów u Lwowi. Wnoszę propozycję o przyjęcia deklaracji o wchodzenia zachodniej Ukrainy do składu ukraińskiej radzieckiej socjalistycznej republiki. 1 i 2 listopada 1939 roku nowi deputowani wystąpili o włączenie polskich ziem do Związku Radzieckiego. Radio Radzieckie w audycji w języku angielskim donosiło: cała własność ludu białoruskiego była zagarnięta przez polskich obszarników. Rabując te ziemie, Polacy przechwalali się, że państwo ich jest demokracją. Białorusini pragną jednak tylko stalinowskiej demokracji radzieckiej. Wszyscy deputowani jednomyślnie wznosili okrzyki na cześć władzy radzieckiej. Wielu płakało ze szczęścia. Ten propagandowy obraz krył straszliwy terror, jaki Armia Czerwona przyniosła na polskie ziemie. Lektor kroniki filmowej informował dalej. Do Moskwy przyjechali posłowie zachodniej Ukrainy i Białorusi. To też braterskie spotkanie. Białorusini i Ukraińcy zostali przyjęci do wielkiej rodziny braterskich narodów. Kroniki filmowe pokazywały też sprawiedliwość ludową. Komisje odbierały ziemię obszarnikom, a wdzięczni chłopi sami dostarczali obszarników na dworce kolejowe, skąd odchodziły pociągi na Syberię. Inteligencję, działaczy społecznych i politycznych rozstrzeliwano na miejscu. Pierwsza wielka faza deportacji polskiej ludności z podbitych ziem rozpoczęła się w lutym 1940 roku. Wtedy wywieziono co najmniej 220 tysięcy ludzi. Nikt nie zna dokładnej liczby.
Druga faza rozpoczęła się w połowie kwietnia 1940 roku, gdy wysiedlono 320 tysięcy. W czasie trzeciej wielkiej operacji deportacji Polaków w głąb Związku Radzieckiego pojechało 400 tysięcy ludzi. Przyjmuje się, że w czasie wojny wysiedlono z polskich ziem co najmniej 1,5 miliona ludności miejscowej lub napływowej, która schroniła się na Kresach, uciekając przed wojskami niemieckimi. 400 tysięcy uwięziono w łagrach. Prawdopodobnie ponad 200 tysięcy z nich zmarło z głodu, chorób, zimna lub zostało zamordowanych. Pozostałych czekała niewolnicza praca, tułaczka, katorga. W marcu 1940 roku Stalin i jego najbliżsi współpracownicy z biura politycznego WKPB podjęli decyzję o zlikwidowaniu 25 700 obywateli polskich przetrzymywanych w obozach jenieckich więzieniach, oficerów, policjantów, przemysłowców. 3 kwietnia 1940 roku w Lesie Katyńskim rozstrzelano pierwszą grupę polskich oficerów, którzy w 1939 roku dostali się do niewoli sowieckiej. Układ z Hitlerem pozostawiał Stalinowi wolną rękę w sprawie Republik Nadbałtyckich. 22 września na Kremlu sowiecki komisarz spraw zagranicznych Wiaczesław Mołotow zażądał od estońskiego ministra spraw zagranicznych Karla Zeltera podpisania układu umożliwiającego radzieckim okrętom bazowanie w porcie w Tallinie. Jeżeli nie przyjmiecie naszej propozycji, Związek Radziecki będzie strzegł swojego bezpieczeństwa w inny sposób, zgodnie ze swoim uznaniem, bez zgody Estonii, powiedział Mołotow. Gdy Zelter wrócił do Tallina, by przedstawić sprawę rządowi, nad granicą estońską wojska sowieckie rozpoczęły zakrojone na szeroką skalę manewry. Rząd estoński tej presji nie wytrzymał. 26 września minister Zelter powrócił na Kreml, przywożąc ze sobą zgodę na podpisanie porozumienia i to był pierwszy krok w stronę zagarnięcia Estonii. W ten sam sposób zmuszono do podpisania traktatu o przyjaźni i współpracy rządy Litwy i Łotwy. Na mocy układów na terytoria tych państw wkroczyły sowieckie dywizje. Los nadbałtyckich państw został przesądzony, a ich wchłonięcie do Związku Radzieckiego stało się sprawą dogodnej okazji. Nadeszła w 1940 roku, gdy Niemcy byli zajęci wojną z Francją. Zastosowano ten sam sposób, jaki sprawdził się na polskich ziemiach. Proszę posłuchać lektora radzieckiej kroniki. Na Litwie ruszyli robotnicy, by bronić swojego kraju przed Hitlerem. Faszystowski dyktator Smetona uciekł do swoich mocodawców do Niemiec. 17 lipca, gdy utworzono nowe władze demokratyczne, do głosu doszli antyfaszyści. Na trybunie Justas Paleckis. Na Łotwie tłumy ruszyły z czerwonymi sztandarami, aby uwolnić więźniów politycznych. Nad Tallinem załopotały flaga estońska i radziecka. Taka jest wola robotników Estonii. Oni zwyciężyli i gotowi z karabinami w rękach bronić wolności. Powstają oddziały samoobrony. Ich trzon stanowią komuniści. Wzięli pod ochronę dworzec, port, bank. Agitatorzy komunistyczni rozrzucili jasne i zrozumiałe ulotki. Niech żyje przyjaźń, demokracja, przyjaźń z narodami radzieckimi. Dalszy scenariusz postępowania był już znany z ziem polskich.
Robotnicy masowo opowiedzieli się za przystąpieniem do Związku Radzieckiego, wybrali swych przedstawicieli, którzy przedłożyli prośbę władzom radzieckim, a te zgodziły się przyjąć Litwę, Łotwę i Estonię do radzieckiej rodziny. Za tym słodkim obrazem krył się straszliwy terror. Do końca wojny z Estonii wywieziono do łagrów 175 tysięcy ludzi. Z Litwy 350 tysięcy, z Łotwy 170 tysięcy. Jednakże opór trwał. W zagarniętych państwach do połowy lat 50. walczyły oddziały partyzanckie. W kończącym się roku 1939 dla Związku Radzieckiego sprawą podstawową było rozwiązanie problemu Finlandii. 5 października zaproszono do Moskwy fińskiego ministra spraw zagranicznych Eliasa Erkko. W czasie negocjacji Stalin zażądał, aby Finlandia za przykładem Litwy, Łotwy i Estonii podpisała układ o współpracy, oddała zachodnią część Półwyspu Rybackiego i 5 wysepek w Zatoce Fińskiej oraz przesunęła granicę o 30-40 km na zachód od Leningradu. W zamian obiecywał oddanie Finlandii słabo zaludnionych i bez większej wartości gospodarczej terenów we wschodniej Karelii. Stalin obawiał się, że Finlandia może zawrzeć sojusz z Niemcami, a wówczas Karelia i wyspy w Zatoce Helsińskiej stałyby się dogodnymi bazami wypadowymi do ataków na Leningrad, jeden z najważniejszych ośrodków przemysłowych Związku Radzieckiego. Finowie odrzucili sowieckie żądanie. Następnym krokiem poprzedzającym wojnę było zerwanie przez Związek Radziecki paktu o nieagresji z 1932 roku. Listopada 1939 roku Armia Czerwona rozpoczęła działania wojenne pod fałszywym pretekstem, jakoby nadgraniczne posterunki zostały ostrzelane przez artylerię fińską. Siły sowieckie w pierwszej fazie wojny liczyły 27 dywizji piechoty, 1 dywizję kawalerii, 1 korpus zmechanizowany, 3 brygady czołgów i około 800 samolotów. Siły zbrojne Finlandii liczyły 14 dywizji piechoty i brygadę kawalerii, łącznie 400 tysięcy żołnierzy wspieranych przez 200 samolotów bez broni pancernej i ciężkiej artylerii. 30 listopada 1939 roku wojska radzieckie przekroczyły na całej długości granicę liczącą 1500 km, choć zasadnicze operacje prowadzono na przesmyku karelskim. Bardzo szybko Rosjanie zostali zatrzymani przez 15 dywizji fińskich wykorzystujących umocnienia linii Mannerheima, manewrowość niewielkich oddziałów, warunki terenowe i klimatyczne. Wielka Armia Czerwona doznała upokarzającej klęski, tracąc ogromną liczbę żołnierzy i sprzętu. Jednakże Finlandia nie mogła długo stawiać oporu. Jej siły wyczerpywały się. Radzieckie rezerwy były ogromne. Od stycznia 1940 roku wojska radzieckie zostały poważnie wzmocnione i na początku lutego liczyły 55 dywizji, 2000 czołgów, 2,5 tysiąca samolotów. 11 lutego przeszły do natarcia, przełamały przednią pozycję wojsk fińskich we wschodniej i centralnej części. W wyniku drugiego natarcia, podjętego 26 lutego, uchwyciły kilka wysepek i wysadziły desant na wybrzeżu. 7 marca przełamały główną pozycję obrony na zachodnim odcinku linii Mannerheima i przystąpiły do następnego natarcia, mającego na celu okrążenie oddziałów fińskich w rejonie Zatoki Wyborskiej. Finlandia przegrywała. Nie otrzymała pomocy, choć Liga Narodów potępiła sowiecką agresję, a Wielka Brytania rozważała możliwość wysłania korpusu ekspedycyjnego. Jednakże miało to nastąpić w marcu 1940 roku, gdy Finowie ulegli już przytłaczającej przewadze wrogów. Na podstawie układu podpisanego w Moskwie 13 marca 1941 roku Związek Radziecki zagarnął terytorium o łącznej powierzchni ponad 35 tysięcy km kwadratowych. Europa leżała pokonana u stóp Stalina i Hitlera. Jedynie Wielka Brytania i Polska z jej armią i rządem na obcej ziemi stawiały opór.